Dzień dobry, witajcie. Nie wiem, czy to połączę z wczorajszym dniem, jak Wam pokazywałam czytnik, czy pójdzie to w nowym vlogu. Myślałam nad tym, żeby tamto usunąć, Wam nie pokazywać. Wiecie co, zorientowałam się, że ja nie ten czytnik zamówiłam. Fakt, on jest z 2022 roku i tak co sprawdzałam, nowsze nie wychodziły tej firmy, ale on jest mały. Potem tak patrzę, włączyłam go i tak mówię, kurwa, to jest praktycznie takiej wielkości jak telefon, tamten czytnik. Oczywiście, że jest mega wygodny, jeśli komuś to nie przeszkadza, to super fajnie. No bo po prostu jakby rozmiar robi swoje. Ale tak mi chodziło trochę większy i on miał, jak to się mówi, wyświetlacz 6 cali. A ten, który ja chciałam de facto mieć, to ma 6,8 i to niby może jest nie za duża różnica, ale faktycznie jak oglądałam różne, przede wszystkim na przykład tutaj Alicji, Alice Channel kanał i zobaczcie, ona, odwróć mi się, ona tutaj właśnie, jak to jest ten, ona trzyma ten, który ja zamówiłam, a tu jest ten, to jest 2022 roku, z tego co się orientuje, a jak nie, no to po prostu najnowszy tak właśnie wygląda, to jest ten sam rozmiar, to jest 6 cali, a ten tutaj to jest ten, który ja chciałam, on ma 6,8 cala i to widać jak na zdjęciu, że on jest większy. Zaczęłam oglądać właśnie filmiki na YouTubie i generalnie właśnie od niej taki pomysł się pojawił, że właśnie chce czytnik i oglądając ten film mnie to zmyliło, wiecie co? Że ja źle zamówiłam, jak wejdziecie sobie u niej w opis, to jest właśnie Kindle Paperwhite, nie wiem jak to się czyta, piątka 11 generacji i ten co ja zamówiłam 6-calowy, właśnie wszędzie jest też, że on jest 11 generacji i to mnie mega zdziwiło, tylko powtarzam, ten co ja zamówiłam jest z 2022 roku, a ten większy co ma właśnie Alica i ja chciałam sobie go kupić, to on jest z 2021 rok jakby wcześniej i on, ten co ja chciałam sobie zamówić źle, i mi nie przyszedł, 2021, to on właśnie się na niego mówi Paperwhite 5, a na ten co ja zamówiłam i Wam pokazywałam, to jest właśnie chyba z tego co wiem, tylko chyba się mówi 11 generacji. W każdym razie trzeba się sugerować rokiem. Mówię to tylko o tym, jakby kogoś to interesowało i co? I żeby wiecie, tak chaotycznie jak ja nie zakupiła, potem okaże się, że jednak już wzięłam, zwróciłam tą paczkę, jestem ciekawa, pisałam do sprzedawcy, czy nie ma problemu, że jak rozpakowałam i włączyłam, niby, że mogę oddać, zobaczymy jak coś, no to nawet się wystawię na Liksie, nie wiem, za stówę mniej i sprzedam, nie? Tak, i tak właśnie piszę na stronie, gdzie kupiłam najnowszy model Kindle 11 i to właśnie mnie zmyliło. To w sumie chyba nawet nie chodzi, że 11 generacja, tylko ta 11 mnie zmyliła. Dobra, to takie wiecie, jeśli chodzi o techniczne sprawy. I właśnie ten, który ja chciałam, tą piątkę z 2021 roku, już go zamówiłam, bodajże we wtorek będzie. Może cały czas muszę czekać, tego nie lubię. To on ma jakby mało, że jest wysiedlacz większy, to ma więcej funkcji. Że tam z tego co wiem, to właśnie kurwa, cały czas mi ta doniczka cieknie z Beniaminka. Muszę zaraz coś podłożyć, bo panele mi normalnie cały czas, wiecie, żeby mi nie stanęły. I co chcę powiedzieć, że tam podobno w tym modelu 500, co właśnie 2021 roku, to tam można sobie to ciepło jakby dawać bardziej obrazu, że w nocy was jeszcze bardziej nie męczy ten wzrok. Ja to wszystko wam pokażę, jak ten model mi przyjdzie. I coś tam jeszcze było takiego, że było ciekawsze, że też szybciej troszeczkę chodzi. No, także miałam, stwierdziłam, tak sobie właśnie myślałam wczoraj i dzisiaj jeszcze nad ranem. Nie, dzisiaj nad ranem stwierdziłam, że jednak wrzucę to wczoraj, co nagrywałam. Żeby właśnie ktoś tak się chaotycznie rozszczepany człowiek jak ja, bo ja jestem rozszczepanym człowiekiem, to żeby przypadkiem sobie też tak bez sensu nie zamówił, nie? Bo no, w sumie zastanawiam się, ale chyba to jak sprzedawca mi napisał, że mogę zwrócić, no to może przyjmą mi to, nie? Zobaczymy. Ale pudełko było otwarte, no zobaczymy. Także tak, ja słuchajcie, zbieram się, że tak powiem, do kupy. Wstałam, nawet nie tak źle się czułam, wzięłam prysznic.
Mam sobie włoski i coś tam na ogród, żeby wyjść, bo tam mówiłam wam, że moja mama robi sobie różne rzeczy na dworze. I postałam na słońcu i tak mnie, słuchajcie, zjechało. Już trochę lepiej się czuję, piję właśnie od razu drugą kawę, ale taka się zrobiłam, słuchajcie, słaba, że od razu jak przyszłam z dworu, to musiałam usiąść i posiedzieć chyba z 10 minut, jak nie 15, żeby tak dojść do siebie, bo po prostu normalnie totalny zjazd, taki brak siły, nie? Coś strasznie dziwnego, dziwne uczucie. No i troszkę sobie właśnie posprzątałam, a wstałam z super myślą, że właśnie, bo mi przyszła ta paczka, co wam mówiłam, żeby nagrać haul, nawet może wrzucę dzisiaj, a ten vlog pójdzie dalej. No zobaczymy, wyjdzie tak, bo zgrywam sobie pliki. No i tak właśnie dochodzę do siebie, Kamil pojechał sobie po bułki, więc może najpierw zjemy śniadanie, a potem wezmę się za ten haul. Kiedy, że będę najedzona i nagrywam haul, to jest zawsze najlepsze, nie? No ale przecież nie zawsze chodzimy na głodnego pod ciuchy, więc może być już brzuszek najedzony i nagrać haul. Takie tam dylematy kobiet. To są zawsze takie dylematy, jak się idzie na wesele, nie? Że zawsze lepiej mieć rozkloszowaną sukienkę lub luźną, no bo jak się najemy, to nie widać. Moment. Dobra, nie wiem, co mówiłam, ale coś chcę wam pokazać. Zobaczcie, co u nas powstało. Już coraz popularniejsze są te takie w mniejszych miastach, nie jak to powiedzieć, budka? Automat. Automat z kwiatami, a to jest normalnie automat z pizzą. Jestem ciekawa, jak to będzie działać. Świeża włoska pizza. 100% włoskie składniki. 24 na dobę. W 3 minuty. Aż normalnie jak to powstanie, to pojadę, nagram z wami, jak to wszystko, jak to działa. Chyba, że to są gotowe pizze, ale tam są składniki. Jestem mega ciekawa, słuchajcie, jak to działa. Ale jaja. No, także słyszę, że Kamil podjechał. Idę na dół, zjemy, umaluję się i biorę się za nagrywanie haulu. Także słuchajcie, nie wiem, czy ja ten vlog zakończam, czy będzie do nowego, co by nie było, lecę. Dzień dobry, witajcie. Jest dosyć wcześnie. Mamy godzinę 7:27 i uciekamy z Kamilem. Musimy coś załatwić. Ja do was przychodzę pokazać stylówkę. To jest ten ostatni topik z haulu, który możecie zobaczyć sobie na kanale. Nareczka tak samo. Ona, pokazywałam wam fotelu, że ją przyłożyłam ten łańcuch do tyłu, a on jest z przodu. Wtedy tak, tak, o, sobie wygląda. Spodenki białe, buty Lee Cooper. No i doczepiłam sobie, słuchajcie, na końcówkach rzęski, więc tak są wydłużone. Makijażu wezmę małą butelkę wody, jak to ja potrzebuję. I co? Uciekamy. Zrobimy po drodze zakupy. Dzisiaj chyba zrobię żurek albo spaghetti. Zobaczymy jeszcze. Jestem, słuchajcie, wróciliśmy. Załatwiliśmy, co trzeba. Zrobiliśmy zakupy. I jestem. Więc tak. Najpierw mięsny. Dzisiaj, słuchajcie, robię żurek. Dawno nie robiłam żurku, więc kupiłam żur. Białą kiełbasę, muszę ją ugotować. Tutaj wziąłam dla Kamila pasztet taki grzybowy na śniadanko. I kiełbaskę też do żurku. Może to z powrotem włożę, żeby nic nie przeszkadzało. Ok. Teraz tak, co dalej? Wziąłam chlebek do żureczku, żeby był i na śniadanko, przyperki, już na weekend zrobiłam zakupy, bolognese, bo chcę tego dnia zrobić spaghetti, ja lubię przyprawić tą przyprawą bolognese mięso do spaghetti. Na razie nie pokrywałam, bo jeszcze z 3 dni to na pewno będzie mieć żurek. W ogóle wszystkie chrupki kukurydziane zostały wykupione, ostatnią paczkę wzięłam. 3 marchewki do żurku, pietruszka do żurku, seler, papryka to akurat do spaghetti, szyneczkę na śniadanku, że była, ostatnio grzeszę i jem to, bo ja nie dodaję tego tłuszczu, ja tylko przyprawy i makaron, więc mogę powiedzieć woda, przyprawy i makaron, cebulkę, boczek do żurku,
gumbeczkę dla Kamila, masełko i tu wziąłem różne miksy do spaghetti, bo lubię tak mieszać. Arabita sos do spaghetti, bazylio i słodko-kwaśny. Lubię, bo fajnego takiego posmaku dodaje. Ketchup Heinz. Mleczko do czegoś, żeby zawsze było. Dwa pomidorki malinowe. No śniadanko. Czosnek do spaghetti. Dobra. Papier. Już mi się kończył na górę. Do łazienki. Mamy dużo chipsów, więc wziąłam tylko jedną. I nie brałam makaronu do spaghetti, tylko podłużnego, tylko ten penne. Mam ochotę. No i tu są dwie kole 0 i to 184 zł. W mięsnym koło 60 coś. A, no i jeszcze kamień. A, jeszcze woda, co sobie tam jest. I do Rossmana przykupił papier. I to jest wszystko. Także ja to wszystko, słuchajcie, chowam. Mam paczkę, więc pokażę Wam później. Czytnik przed. I co? Zjemy śniadanie. I każdy bierze, ogarnia się, co ma do zrobienia. Ja będę robić żurek na spokojnie. Dziś nie stoicie. A strach, żebyście nie polecieli. Dobra. Żurek ugotowany. Stwierdziłam jeszcze, że jednak dogotuję, raczej ugotuję ziemniaki i dorzucę. Taki mam kaprys, żeby ziemniaczki były. Także muszę pilnować, bo pokroiłam tak drobne, jak to do zupki. Chyba to tak otworzę. O, więc mogę zniknąć w którymś momencie. Paczucha z czytnikiem. Trzymajcie kciuki, żeby tym razem to było to. Nie no, jak to się otwiera? Niby tu są przecięcia. Nie, ja to jednak przetnę, bo wiecie, szkoda po prostu paznokcie sobie niszczyć. W ogóle dzisiaj powiem Wam tak nieprzyjemnie. Ubrałam się tak, nie widzieliście. I wszędzie, gdzie byłam, to bym mogła mieć leggingsy spokojnie i może nawet z dłuższym rękawem coś, bądź kurtkę. Ja połamę paznokcie. Czemu to tak ciężko? Znaczy solidnie. Boże. Czemu tu nie ma takiego otwierania fajnego? Tu się tak to rozwalę, że gdyby coś, to prawdopodobnie już tego nie wykorzystam. Chwila prawdy. Czy ja w końcu mam normalny czytnik? Raczej tak, bo to jest większy. Także... Miejmy nadzieję, że to jest ten prawidłowy. Ja mam tu paragonie, oni wysłali elektroniczne, ale co by nie było, ja to kupiłam sama. Czyli otwierajmy. Naprawdę? Naprawdę ty się wydajesz być większy? Powiem Wam, że nie wiem, po prostu może ja sobie coś ubzdurałam, ale to generalnie, o, nie no, musi być większy. Teraz już ten naprawdę mam prawidłowy, prawda? Przecież zamawiałam, nawet jest, że 6-8 wyświetlacz. Powiem Wam, że z tymi czytnikami to jakaś durna jestem. Przyznaję się. Dobra, otwieramy. Patrzymy. Na pewno będę bardziej pewna tego, jak włączę go i będę widziała funkcję. Takie cieniutkie. Nie no, jest większy. Znaczy no, w sensie nawet na opakowaniu jest napisane. Włącza się. Nawet ładniejszy obraz jest. Jestem ciekawa, co z tamtym, bo już nie dostałam informacji, także mogę być właścicielką dwóch czytników. Jak ktoś chętny, to sprzedam może. Chyba, że mi przyjmą. Ja to zawsze taka jestem, że na przykład ktoś mi powie, tak, na pewno tak będzie, nie ma problemu, a ja jeszcze wątpię, aż to nie zostanie przyklepane, czy na pewno tak jak mówią będzie, nie?
I tutaj też nie mamy polskiego, tylko jest angielski. Ja muszę, słuchajcie, się zalogować, więc jak ja się zaloguję, to do Was się odezwę. OK? Wczytuję się. Bo dzisiaj dziwny dzień jest. Nie wiem, czy to nie będzie na burzę, bo moja mama jakoś dziwnie się czuje, a jestem jakby taka skołowana, ale ja myślę, że samym porankiem, bo mieliśmy coś ważnego do załatwienia. Czekamy, wczytuję się. Więc tak, to musi być ten. Kabel, słuchajcie, jest jak w tych teraz nowszych telefonach. O. Bo tamten był jakiś jeszcze takiego cieńszego typu i tutaj po prostu podłączymy sobie kablem, logujemy się do naszego Legimi, o której Wam mówiłam, aplikacji, że trzeba mieć i po prostu rzucone są książki. Wydaje mi się, że chyba teraz już mogę go odłączyć. Dobra, weźmiemy. A jeszcze zobaczę w folderze, czy to tutaj jakoś coś jest. Nie mam pojęcia, jak to działa. Dopiero się zapoznaję z tym. Dobra, wysuniemy. Teraz, gdzie są moje książki? Ja to sobie, słuchajcie, z tłumaczem patrzę. Wybierz coś do przeczytania i zobacz tutaj jego okładkę. Okej. Okay. Bo iPhony mają z siebie, że tłumacz Google i tam, no dobra, jak mam to zrobić? I tam po prostu Wam czyta z aparatu. Czekajcie, muszę tu znaleźć, jakby mam swoje, nie? O, jest. Czekajcie. Z Twojej biblioteki. Jest i pierwsza książka. Spis treści. I widzicie, fajnie tamten poprzedni tak nie pracował. A ten, jak klikamy, to fajnie się zmieniają strony. Są rozdziały. Mamy książkę. I tu właśnie, o czym Wam mówiłam, co mi Kindle skradł serce, to jest właśnie procent przeczytanej książki. A tutaj chyba jest, miał tu chyba jest czas albo strony. Kurczę, nie pamiętam. To chyba czas, ile do końca pozostało do przeczytania. Ale to jakby wiecie, trzeba się zaznajomić. Nie wiem, czy ja przypadkiem dodałam sobie tylko jednej książki. Czy zastanawiam się, gdzie tu się ustawia. A, ma jest coś takiego jak słownik. Jak czegoś nie wiemy, to możemy sobie sprawdzić. Nam przetłumaczy jakieś trudne wyrazy. Ale jak się, słuchajcie, robi te ciepło-zimno, które chciałam Wam pokazać. O, możemy sobie podkreślać dane, jak ci nas szukamy na przykład. Książkę cofnij, notatka, udział, Wikipedia, translator może nam przetłumaczyć, jak czytamy w innym języku. Dobra, ale ja jednak nie chcę nic podkreślać. Zastanawiam się, słuchajcie, jak to było z tym cofaniem? Muszę się po prostu nauczyć, nie? A, tutaj chyba będą karta, żeby sobie zobaczyć. Ok. O, jest, ja przesunęłam w dół. I tutaj możemy sobie teraz sprawdzić tryb te samolotowy, Bluetooth. O, ciepło, zimno. Tu możemy sobie ustawiać, żeby było na czarno. Jasność, ciepło. Dobra, jednak ja nie chcę, żeby było tak. O, widzicie? Nie wiem, czy wy to zauważycie w kamerze. Bo tu tak, tu jest takie białe. Czekajcie, bo jeszcze nie umiem tym pracować. O, jest biała kartka. A tutaj w nocy, jak czytamy, robi się żółta. Nie wiem, czy to jesteście w stanie zauważyć właśnie. A tutaj jest jeszcze jasność. I to możemy sobie regulować. Nawet w ustawieniach jest, od której godziny ma się nam ciepło robić. Regulować sobie możemy, żeby to. Ale bardzo przypomina, słuchajcie, to kartkę papieru. Prawda. Co? Idę zobaczyć te ziemniaki. Czyli dół to jest to.
A zastanawiam się, jak się cofa. Dobra, idę zobaczyć ziemniaki. Będziemy myśleć. Dobra, więc tak, już mniej więcej czaję co jak. Wiadomo, na początku to czuję takiej chwiejny jest o co chodzi gdzie, ale się nauczę. Powiem Wam tak, że jak chodzi o pierwsze takie moje doświadczenia, co zauważyłam, to fajnie mi się nim porusza. Mniej więcej już wiem co i jak. Jak chcę się cofnąć, jak Wam pokazywałam, jestem na stronie. Przed inną książkę, to znaczy, że kliknę dwa razy, tu cofnę. W ogóle to możemy, słuchajcie, tu zrobić sobie zakładkę, żeby tą stronę sobie zaznaczyć. Chociaż on podejrzewam, że pamięta, której strony stanęliśmy z czytaniem. Tu jest właśnie, jak Wam mówiłam, procent. Tu pokazuje, ile można ustawić sobie w ogóle, czy do końca książki, czy do końca rozdziału, czy w ogóle nie chcemy. Różne opcje są. Ja sobie też wzięłam, jak czytam, żebym widziała też godzinę. No i co, jak na przykład jest na czuwaniu, tak zwanym, jak to się mówi, na trybie czuwania, to wtedy możemy sobie ustawić też, żeby gaszacz ekranu wyświetlić, czego jeszcze nie wiem, jak się to robi. Weszłam w ustawienia, niby wzięłam, ale jakby nie do końca to mam. Nie wyświetla się kartka pierwsza okładki, ale to fajnie, fajne taki, wiecie, poręczny, na pewno czuć, że jest większy. O, no nie, no jest większy. Wtedy tamten, jak brałam, to jak wielkość telefonu, ten, zobaczcie. Więc fajnie będzie się bardziej czytać. No powiem na pewno Wam coś więcej, jak trochę poobsługuję. Fajne jest to, że właśnie zobaczę, jak w nocy będzie, jak na przykład będę chciała czytać, żeby tak, wiecie, nie męczyć wzroku, bo tutaj nie ma światła niebieskiego. To te ciemniejsze światło, jak w ogóle, czy w końcu przekonam się do czytania, bo podobno czytniki też powodują, że też chętniej czytamy, siadamy, bo to możemy ze sobą wszędzie wziąć jak telefon. Ja zamówiłam sobie też etui, ma mi przyjść, bo warto go zabezpieczyć, bo może się po prostu porysować, a po co to? Ale tak to naprawdę powiem Wam, że spoko. Na pewno będzie się też lepiej trzymać. Nie wiem, no zobaczymy. Ja też mam w ogóle tą wersję droższą, wzięłam bez reklam, bo z reklamami jest tam trochę tańsza. Także, no. I co chcę Wam powiedzieć, wyszedł mi zajebisty, słuchajcie, żurek. Także idę sobie nalać, bo jestem głodna. Jestem ciekawa, jak się będzie, słuchajcie, czytać. No, także jeśli chodzi o czytnik, to myślę, że na razie to jest tyle. A i w ogóle jeśli chodzi o czytniki, baterie, to wiem, jest tak bardziej opinii Kindle, nie wiem, czy tak się wymawia tą firmę, sugerowałam, to słuchajcie, ono w ogóle na ileś ładnych tygodni starcza, więc bateria jest mega wydajna i są to sprzęty, które służą latami, a nie na przykład tak, nie wiem, telefon, nie? To naprawdę służy. No dobra, także zobaczymy, słuchajcie, co dalej będę robiła. Na pewno muszę poskrywać pliki, zmontować vloga. Wrzuciłam Wam haul z temu. Kto nie widział, to zapraszam do oglądania. Sukienkowy. No, taka jestem przez to, że rano wstaliśmy, coś mieliśmy do załatwienia, to taka trochę skowana, muszę Wam przyznać, jestem, ale teraz już fajnie, że obiedzik zrobiony, to może posiedzę, poczytam, zobaczę. Idę na razie zjeść, bo jestem głodna. Bo nic konkretnego jeszcze nie jadam, a jest godzina 14. Muszę Wam się żurkiem, słuchajcie, pochwalić. Nie byłabym sobą. Mój to jest taki konkretny, bo i kiełbaska jest zwykła, i biała kiełbaska. O, i ziemniaczki już się dołożyłam. No po prostu rewelacja. A tu pokruszyłam sobie chlebek. O, i takie będzie. Ja uwielbiam, słuchajcie, konkretnie zjeść. Dobra, nie pierz, bo niektórzy gadają, a ja jestem głodna.